Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Stefan Krajewski, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, mają rację rolnicy, wychodząc dzisiaj na ulicę? Gdyby pan nie był wiceministrem ani posłem PSL-u, albo nawet i posłem PSL-u, mógłby pan być, to by pan dołączył do nich i razem z nimi szedł pod kancelarię premiera? Tak, jak w 2019 roku szedłem razem z rolnikami, sprzeciwiając się piątce Kaczyńskiego, tak samo dzisiaj te żądania rolników dotyczące chociażby unormowania kwestii zielonego, europejskiego zielonego ładu, rozumiem te żądania, roszczenia rolników, bo w niektórych przepisów i obostrzeń nie są w stanie wypełnić, ale to nie jest tylko problem polskich rolników, przecież widzimy to, co się dzieje w Brukseli, to, co się dzieje w Madrycie, to, co się dzieje w wielu krajach członkowskich, tam, gdzie rolnicy buntują się przeciwko europejskiemu zielonemu ładowi. Do kosza zielony ład? Pewnie się nie da go wyrzucić. Dlaczego się nie da? Gdybyśmy zbudowali koalicję państw, większość państw chciałaby wyrzucenia europejskiego zielonego ładu do kosza, ale przynajmniej my mówimy o rewizji i o wyrzuceniu tych irracjonalnych zapisów, których rolnicy nie są w stanie spełnić. No, zmienia się sytuacja geopolityczna. Przecież ten ład powstawał wtedy, kiedy nie było wojny w Ukrainie, kiedy te założenia klimatyczne, one były, dominowały. A dzisiaj też musimy zobaczyć, co się dzieje w Ukrainie, ile robi się w kierunku zbrojeń, to wszystko, co się dzieje. I klimat jest oczywiście bardzo ważny, środowisko jest ważne, ale rolnicy też chcą produkować, korzystali przez lata z europejskiej. Panie ministrze, jeżeli chodzi o unijne podejście do klimatu, no bo to nie tylko Zielony Ład, tak, ale to dużo dalej idące przepisy, no będziemy to wkrótce odczuwać, jeżeli chodzi o wyższe opłaty, na przykład związane z ociepleniem domów, z tymi, które są niewystarczająco energetycznie przygotowane do nowych czasów, to Unia Europejska idzie za daleko po prostu, panie ministrze, w tym wszystkim? Ja myślę, że nawet nie mówiąc, że idzie za daleko, ale za dużo chcemy wziąć na siebie, bo przecież z jednej strony coraz wyższe normy do spełnienia i coraz więcej obowiązków, a z drugiej strony umowy handlowe z Mercosurem, wpuszczenie na europejski rynek z krajów trzecich różnego rodzaju produktów, chociażby cukier, który pojawia się w nadmiarze na rynku europejskim, z Indii, z Brazylii, a tak naprawdę to też nie wiadomo, czy to nie jest rosyjski cukier, który w ramach BRICS-u funkcjonuje i być może to Rosja też próbuje nadmiarowo wypuszczać produkty rolne, żeby też wpływać na Europę i psuć coraz bardziej te relacje też z Ukrainą, bo też przecież na początku mówiliśmy, że to tylko polscy rolnicy. Nie, i europejscy się buntują przeciwko tym nadmiarowym towarom, które pojawiły się z Ukrainy. To jeszcze o towarach z Ukrainy za sekundę porozmawiamy, a o tych przepisach. To zresztą to jedno i drugie jest z Unią Europejską związane, i Zielony Ład, i Ukraina. To też są unijne rozwiązania. W każdym razie za rządów Prawa i Sprawiedliwości mówiliście, że no nie bez przyczyny, że PiS jest skłócony mocno z europejskimi stolicami, z samą Brukselą, z Komisją Europejską też. No teraz nowa koalicja jest w zupełnie innych relacjach ze strukturami unijnymi. To znaczy, że uda się przeforsować te rozwiązania korzystne dla Polski, bo na razie już 3 miesiące rządzicie i tego, panie ministrze, nie widać. Nie, no w tej chwili wszystko robimy, żeby były te derogacje, czyli nie, żeby rolnicy nie musieli spełniać tych norm, zobowiązań. Za chwilę mam nadzieję, że będzie ostateczna decyzja Komisji Europejskiej, która pozwoli. Chcemy, żeby nie było tego ugorowania 4%, bo na początku było 10%, później 4%. To zawieszenie czy likwidacja ugorowania? Na ten rok zawieszenie, a w ogóle występujemy o to, żeby odstąpić od ugorowania w czasie, kiedy zapotrzebowanie na żywność na świecie rośnie. Dzisiaj dla nas ważniejsze jest to, żeby te produkty ukraińskie dojechały do krajów trzecich, tam gdzie jest oczekiwanie na te towary, natomiast żeby nie zostawało na europejskim rynku. Mówimy o krywie zielonej, przecież widzimy, jak też zmienia się klimat. Mamy najcieplejszy w historii pomiarów luty, więc to też powoduje, że dzisiaj nie okrywa śnieżna, nie zmarznięte gleby, a to, że nie da się wjechać na pola, będzie większym problemem na wiosnę dla rolników niż postulaty, a wy je będziecie umieli załatwić, panie ministrze. Będzie jakiś pożytek z tych relacji właśnie innych
innych zupełnie z Brukselą, czy skończysz na poklepywaniu po plecach, czy faktycznie to się przełoży na jakieś konkretne rozwiązania? Wczoraj 500 postulatów wpłynęło z całej Europy, czyli to pokazuje, że nie tylko z Polski płyną te postulaty, ale z wszystkich praktycznie krajów członkowskich i dzisiaj musimy zbudować koalicję państw, które zdecydują o tym, że odstąpimy od ugorowania, że te kwestie Zielonego Ładu, ale takie jak zazielenienia, jak zasady wzajemnej zgodności, te, które w poprzednich latach rolnicy też już oczywiście starali się wypełniać. Czyli pan dzisiaj może powiedzieć rolnikom, tego nie będzie, tak? Robimy wszystko, żeby tego nie było i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli zakomunikować, że tego nie będzie. Panie ministrze, system kaucyjny, nie wiem, czy pan pamięta, bo jak byliście w opozycji, to mówiliście o tym bardzo często w każdej rozmowie dotyczącej produktów rolnych z Ukrainy. Politycy PSL mówili, że jest takie rozwiązanie, które można zastosować, system kaucyjny. To pozwoli, żeby te towary przejeżdżały przez Polskę i na pewno mieć gwarancję, że nie zostaną, no bo właśnie trzeba kaucję zapłacić. Gdzie ten system kaucyjny? Ten system kaucyjny, on miał sens wtedy, kiedy te zboże w nadmiarowych ilościach wpływało i wpływały w 2022-2023 roku. Nie wpływać. Rekordowe ilości. Dzisiaj embargo na 4 podstawowe produkty, czyli pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik obowiązuje i to ma tylko tranzytem przez Polskę przejechać. Pozostałe produkty też jesteśmy z Ukrainą w stałym kontakcie i chcemy ustalić, żeby to było wszystko licencjonowane, żebyśmy decydowali, co może wjechać do kraju, co nie powinno zostać w kraju. Ale to rolnicy nie wiedzą, co się dzieje, problemu nie ma, jeżeli chodzi o granice, bo z tego, co mówi pan minister, wszystko gra, jeżeli chodzi o granice i produkty rolne z Ukrainą. A rolnicy protestują, chcą blokować granice, to jednak chyba jakaś różnica zdań tutaj jest. Panie redaktorze, granice powinny być szczelne. Jeżeli coś wjeżdża, ktoś dopuścił się złamania prawa, powinien ponieść tego konsekwencje. Jeżeli służby w którymkolwiek obszarze nie działają, musi to być naprawione. Natomiast no właśnie to chociażby te produkty, które zostały wysypane pod Bydgoszczą bodajże gdzieś, tak, kukurydza czy inne produkty, które z dokumentacji wynika, że to miało pojechać jako Niemiec, tranzyt, tak? I dotąd jest utrzymywane. Jeżeli ktoś próbował to zagospodarować na polskim rynku, muszą być wyciągnięte konsekwencje wobec takich podmiotów, takich firm, które starają się fałszować dokumentację, czy też omijać przepisy prawa. Ale to może właśnie ten system kaucyjny, o którym mówiliście, to by pozwolił takiej sytuacji uniknąć, panie ministrze. Ten system kaucyjny, ale w ujęciu, to miał być. Ale w ujęciu europejskim dzisiaj trzeba patrzeć, bo co z tego, to pokazał najlepiej chyba cukier, który spoza Unii znalazł się na rynku włoskim, wypiera polski cukier, który wcześniej trafiał na ten włoski rynek. Te rozwiązania, one są potrzebne, ale też mówimy o tym licencjonowaniu z Ukrainą, bo my staramy się rozmawiać i z Ukrainą, i z Komisją Europejską, żeby wypracować te rozwiązania, bo przecież wszystkim nam chodzi o to samo, żeby Ukraina broniła się z jednej strony, ale też obrona Ukrainy kosztem polskiego rolnika, polskiego przetwórcy. To jeszcze, panie ministrze, rozmów z Ukrainą, to też zwracają uwagę rolnicy w wielu miejscach. Miesiąc jest na rozmowy, na wypracowanie tego stanowiska, które może być przyjęte, czy ma być przyjęte pod koniec marca. Do tego tematu jeszcze w dogrywce sedna sprawy wrócimy, a na koniec chciałem jeszcze zapytać w środowej części o premiera Donalda Tuska, czy spotka się z rolnikami, czy będzie rozmawiał z protestującymi, bo chyba sytuacja wymagałaby tego, żeby szef rządu... Pan premier Donald Tusk rozmawiał z rolnikami w kampanii wyborczej, rozmawia w wielu... W kampanii to wie pan, to akurat ale z wszystkimi się rozmawia tak, w wielu miejscach na spotkaniach, przecież ostatnie spotkania, czy w Morągu, czy w innych miejscach, były rozmowy z rolnikami. Mam nadzieję, że spotka się, o ile kalendarz pozwoli, spotkać się z rolnikami dzisiaj, jeżeli nie, to w innym dogodnym... Panie ministrze, dzisiaj przyjeżdżają rolnicy do Warszawy, kilkadziesiąt tysięcy, tak mówią przynajmniej, i premier, jeżeli kalendarz mu pozwoli, to się spotka, a jeżeli nie, to się nie spotka. Znaczy, ja nie decyduję za pana premiera. Ale pan powinien się spotkać, rolnicy jutro nie będą czekać do jutra, pokoi w hotelach nie wynajmą, przyjeżdżają do Warszawy. Oczywiście, że tak. Jako resort rolnictwa jesteśmy gotowi na te rozmowy, jesteśmy otwarci dla rolników i spotykamy się, jeżeli trzeba będzie dzisiaj z rolnikami się spotkać, to oczywiście spotykamy się. Na czwartek mamy umówione też rozmowy z przedstawicielami różnych organizacji,
organizacji, związków zawodowych, bo to jest niezwykle ważne, żeby te decyzje podejmować w uzgodnieniu z rolnikami i tak też czynimy. Dzisiaj mogę zapewnić rolnikom, że ruszyły nabory wniosków na pomoc do kukurydzy. Za chwilę ruszamy z wnioskami o pomoc suszową, ale też musimy jak najszybciej wypłacić pieniądze, te, które już powinny być na kontach polskich rolników, związanych z ekoschematami, związanych z płatnościami bezpośrednimi. Agencja Restrukturyzacji przyspieszyła, pracują dzisiaj biura od godziny 7 rano do godziny 18, żeby te wnioski jak najszybciej przyjąć. Pracują biura powiatowe w soboty. To wszystko, żeby nadrobić te zapóźnienia, które też wynikały z zaniedbań poprzedniego rządu. No ale to przez ostatnie 3 miesiące, panie ministrze, też chyba można było. Jeżeli tak, teraz to, tak, to tylko wydłużacie czas pracy, to rozumiem, że poprzednim rządem, ale od 3 miesięcy, to wy jesteście. Panie redaktorze, musieliśmy przywrócić działanie systemów informatycznych, które nie działały. To nie jest proces jednodniowy, ale już dzisiaj wszystko działa, naliczenia się rozpoczęły. Od 5 marca pieniądze popłyną już na konta polskich rolników, ale to nie jest najważniejszy cel, bo rolnicy mówią, chcemy przede wszystkim dobrych relacji, musimy wywieźć nadmiarowe zboże, którego mamy 9 milionów ton w polskich magazynach, a Unia Europejska ma nadwyżki 28 milionów ton, czyli to pokazuje, że 30% tego zboża europejskiego zapasów jest w Polsce. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Stefan Krajewski, PSL, wiceminister rolnictwa. Jest gościem cały czas Sedna Sprawy, ale kończymy radiową część dyskusji. Przenosimy się do internetu. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, cały czas jest z nami. Panie ministrze, Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja chcieliby tymczasowego embarga na produkty z Ukrainy. Czy jest to jakieś tymczasowe właśnie sensowne rozwiązanie, czy absolutnie nie ma takiej potrzeby? Na 4 produkty embargo cały czas obowiązuje. Pytam tych polityków, którzy dzisiaj tak chętnie by rozszerzali listę produktów, gdzie byli wtedy, kiedy tworzyli embargo na 4 tylko produkty. Bo oczywiście jest problem i owoców miękkich, malin, których napłynęło w ostatnich latach tyle, że przez 2 lata malin możemy praktycznie nie zbierać i zapasy nam wystarczą. Nie, miodu jest, na przykład, tak? To też jest temat. Miód, jaja, drób, więc tych problemów Ale no to jest widzi pan dużo. Minister, no to faktycznie może, faktycznie 4 produkty to lista dużo, dużo za krótka. Tak, tylko rozmawiamy i ze strony ukraińską, z drugiej strony Komisja Europejska też mówi o przedłużając te dodatkowe środki zapobiegawcze, tak zwane ATM-y, tworzą listę produktów, na które możemy przyjmować kontyngenty, ale też zostawia Komisja Europejska decyzję dla krajów członkowskich. Tam, gdzie dany produkt zakłóci relacje handlowe, to kraj członkowski ma prawo podjąć decyzję o przywróceniu cła na dany produkt, czy też przygotowaniu kontyngentów. To wszystko ma służyć też takim normalnym relacjom, bo nie możemy też zepsuć tego wszystkiego, co od początku wojny staraliśmy się wypracować. Ta pomoc, której udzielili Polacy uciekającym przed wojną Ukraińcom, to ukraińskie dzieci, które ciągle uczą się w polskich szkołach i dzisiaj raptem relacje handlowe, bo ktoś mówi, że zamknąć granice na dobre, no to jest też taka zasada, że te produkty płyną w obu kierunkach, bo przecież trochę produkty mleczarskie, inne towary. Dzisiaj te bilanse są różne ze względu na to, co wpłynęło w poprzednich latach. Musimy to unormować, naprawić, ale też zdajemy sobie sprawę, że to zniecierpliwienie rolników, przedsiębiorców jest coraz większe. Panie ministrze, musimy działać. Ale jeżeli chodzi o te relacje, jeżeli chodzi o pogarszanie się tych relacji, czego oczekuje strona polska, to jedno, ale to, co robi strona ukraińska, to drugie, prawda? I to, co oczywiście mówi. No ostatnie wypowiedzi premiera Szmyhala, no to szczerze mówiąc, za głowę się można złapać. Oczywiście nie zgadzamy się z taką oceną, bo ta ocena nie jest oceną obiektywną, bo jeżeli przy okazji protestów pojawiły się prowokacje, to przypomnijmy chociażby... Tak jednej ręki to możemy spokojnie... Przypomnijmy sobie chociażby strajk kobiet. Też pojawiały się prowokacje, napisy na kościołach, w różnych miejscach, które też nie służyły wszystkim protestującym. Tak samo rolnicy, którzy... Ja jestem w stałym kontakcie. Dzisiaj rozmawiałem rano z rolnikami z województwa podlaskiego, z województwa warmińsko-mazurskiego. Oni przyjeżdżają do Warszawy, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Też to nie jest wszystko zależne od Ministerstwa Rolnictwa, bo przecież i minister gospodarki, i Ministerstwo Infrastruktury, cały rząd musi podejmować decyzje, ale też chcemy rozwiązań
ogólnoeuropejskich, bo my sami tego zboża nie wywieziemy bez odpowiedniego wsparcia. Przecież... Ale tu znowu wychodzi temat, panie ministrze, relacji waszych i przełożenia waszego, w sensie mówię o nowej koalicji, na działania Brukseli. No miało być dużo, dużo większe, prawda? Tak. Dzięki tym dużo lepszym relacjom. I przekonujemy... Widać to już dzisiaj, bo na razie chyba nie. Przekonujemy, że my jako kraje tak naprawdę przygraniczne, przyfrontowe, najbardziej odczuliśmy negatywne skutki tego nadmiernego wpływu produktów. Ale kiedy usłyszymy, przekonaliśmy, a nie przekonujemy. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo na tym wszystkim nam zależy, tak? Wczoraj był pan minister Czesław Siekierski na Radzie do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Rozmawiał, był na proteście rolników belgijskich, tak? Po to, żeby też mówić o naszych problemach, które są problemami całej Unii Europejskiej. Te protesty pojawiają się dzisiaj we wszystkich krajach. Jak najszybciej musimy te rozwiązania znaleźć, ale też chociażby środki z KPO możemy wykorzystać na poprawę infrastruktury portowej. Przecież tyle się mówiło o tym, że trzeba te porty zbożowe budować. No to nie jest kwestia miesięcy, panie ministrze, tylko lat. Tak, prawda? Też. Te zdają sobie sprawę, ale dzisiaj, jeżeli znalazły się dodatkowe środki z budżetu Unii Europejskiej na to, żeby to zboże wywieźć, ono może być również pomocą humanitarną, pomocą dla krajów trzecich, tam gdzie tego zboża, tych produktów brakuje. Ale ktoś by musiał zapłacić na początku, żeby potem móc je rozdać. Solidarność europejska unijna. Też i unijna powinna na tym polegać, że jeżeli my jako kraj członkowski zgłaszamy ten problem, no to inaczej to się rozkłada na wszystkie kraje członkowskie, inaczej jeśli byśmy mieli znaleźć wszystkie te środki w budżecie. No, ale to są widoki na takie rozwiązanie, panie ministrze? Czy to jest ciągle poziom, tylko zabiegamy, chcemy, czy faktycznie pan minister Siekierski przywiózł takie informacje, że no wszystko ku temu zmierza. Z tych 9 milionów ton, tak, nie wiem, 5 będzie wywieziona do Afryki na przykład i Unia za to zapłaci. Czy już takie decyzje zapadły, tego jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie widziałem się z panem ministrem Siekierskim dzisiaj, natomiast zaraz widzimy się w resorcie, będziemy o tym rozmawiać. Chcielibyśmy, żeby już można było mówić, że cała Komisja Europejska, cała Unia Europejska włącza się w ten problem i go wspólnie rozwiążemy. Panie ministrze, zna pan działaczy, członków PSL, sympatyków PSL, którzy na ten proces dzisiejszy przyjadą do Warszawy? Są tacy? Aktywni rolnicy, którzy walczą o swoją przyszłość, pojawiają się w wielu miejscach. A ludowców zna pan, którzy też protestują? Też znam oczywiście ludowców. I mają do was pretensje, że no, skoro protestują, jak rozumiem, przeciwko działaniom rządu, bo przecież pokazali premiera dzisiaj te protesty. Podkreślają, że przeciwko tym nielogicznym rozwiązaniom, które znalazły się w Europejskim Zielonym Ładzie, przeciwko temu, że jakieś produkty próbowane są, jest próba wwiezienia ich do Polski, bo słyszeliśmy, że część zboża, która jedzie na Litwę, miałaby wracać. Tutaj Inspekcja Transportu Drogowego i służby kontrolne są stawiane w stan gotowości, żeby te wszystkie transporty kontrolować, sprawdzać i nie dopuszczać do sytuacji, że to zboże, które powinno wyjeżdżać, miałoby zostawać w Polsce. Natomiast no, też rozumiem, jestem jednym z tych rolników, którzy patrzą z niepokojem w przyszłość, bo coraz więcej obostrzeń i tak jak mówię, z jednej strony nakłada się unijnych coraz więcej na nas norm do spełnienia, a z drugiej strony umowy handlowe, otwarcie na kraje trzecie i wjeżdża towar, który został wyprodukowany dużo taniej w oparciu chociażby o dopuszczenie do używania tych wszystkich środków ochrony roślin, które są zakazane na terenie Unii Europejskiej. Nawozów chociażby bez inhibitora, bez spełniania norm. No tak, sumując jeszcze ten wątek unijny, Unia Europejska niszczy polskie rolnictwo, pod takim zdaniem się pan podpisał? Może aż tak bym tego nie ujął, ale jeżeli nie dokonamy rewizji, nie zmienimy tych, to naprawdę coraz trudniej rolnicy będą mieli gospodarować. I też widzimy, że młodzi rolnicy, którzy coraz mniej chętnie przejmują gospodarstwa od rodziców, mówią duże koszty wytworzenia, mały zysk, być może lepiej pójść do pracy i wiedzieć, za co się co miesiąc pracuje, że konkretna kwota wpływa na konto, jak walczyć ciągle, czy będzie się opłaciło, czy nie będzie się opłaciło, czy taka dopłata się znajdzie, czy innej dopłaty będziemy. Czy to jednym zdaniem na koniec poprze pan ustawę, czy projekt ustawy wprowadzający związki partnerskie?
Panie redaktorze, dzisiaj skupiam się na ustawach i na rozwiązaniach. Jedno zdanie poprosiłem. Na rozwiązaniach dla polskich rolników i tego się trzymam. To jest dzisiaj dla mnie największe wyzwanie. Tego projektu jeszcze nie ma. Jak będzie, to pana ministra zapytam. Będziemy wtedy rozmawiać. Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa PSL, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Państwu dziękujemy bardzo za uwagę. Panu ministrowi dziękuję za rozmowę. Spokojnego dnia wszystkim życzę. Dziękuję. Radio Plus. Sedno Sprawy.